czerwone chmury. Po południu ruszę w drogę. Wy nie jecie? Gdzie moja strzelba? Ktoś cię śledzi? Nie. Nie chcemy kłopotów. Nie będzie ich. Na co ci strzelba? Mogę zapolować. Potrzebujecie mięsa. Jak ci na imię? Travis Lebek. Jestem Odus. A to Klaudia, moja wnuczka. Strzelba jest z tyłu, obok twojego konia.
Nie wejdziesz? Robi się zimno. W nocy mogą wrócić. Nie wrócą. Mają to, czego szukali. Wyrwał ci jakiś papier, tak? To mapa. Prowadzi do Las Hermanas. Nie miałam wyboru. Inaczej zabiliby dziadka. Tylko on mi został. Czemu go nie zabiłeś? Kto tam? Stary druh. Lester McCoy? Lester McCoy? Otwórz, Henry. Przywaliłeś temu karłowi i powiedziałeś, to moja suka. Przynieś bandaże i spodnie. Jest podobny do matki. To ostatni raz, kiedy szukasz u mnie pomocy. Wciąż masz mi to za złe? To nie miejsce dla takich. Miał to wypisane na twarzy. Każdy ma swoje przeznaczenie. Jego zapisane jest daleko stąd. Co ty wiesz? Pracowałem kiedyś z szeryfem Bellem jako tropiciel. Odciski łap, dyliżanse, bandyci. Wszystko wytropię. Ile pieniędzy macie w Las Hermanas? Moses, zajmij się moim koniem.
Ta strzelba jest do niczego. Weź go. Wnuczka nie wie o niczym. Tym rewolwerem zabijałem. Rabowałem banki i dyliżanse. Będąc w twoim wieku, należałem do gangu. Takiego, co był tu wczoraj. Zarobiliśmy mnóstwo pieniędzy. Pewnego dnia poznałem kobietę i odszedłem. Zabrałem pieniądze i uciekłem. Założyłem rodzinę. Kiedy Klaudia była dziewczynką, jeden z nich przyjechał po swoją część. Nie było mnie w domu. Postanowiłem ukryć pieniądze w Las Hermanas. Sporządziłem mapę, żeby wnuczka mogła je znaleźć, gdyby mi coś się stało. Tym rewolwerem zabiłem morderców mojej córki. Uważaj, chłopcze. Nie bądź taki jak oni. Zostań z nami. Dziękuję. Thank you.
Szefie, patrz. Wystarczy. Do obozu z nim. Co? Moses. Vaya, vaya. No proszę. Lata mijają. A bohater, opuściwszy pułk, zostaje łowcą nagród. Dlaczego nie zabiłem cię w kanionie? Bo liczy się jak dwóch twoich ludzi, Lester. Dla niektórych wojna wciąż trwa. Będę miał cię na oku. Zabrać go. Dźgnął mnie widelcem. Zapłacisz mi za to. Czego tu chcesz? Chcę do was dołączyć. Wracaj do ojca, chłopcze. Nie. Chcę zostać z wami. Na to musisz sobie zasłużyć.
Weź. Ty zasłużyłeś. Odważny jesteś? Ciekawe, ile wytrzymasz. Ten rewolwer to Scofield. Należy do mnie. Przychodzę po dobroci. Spytam się o coś po dobroci. To Winchester? Tak. Naładowane. Nie spodoba im się, jak go weźmiesz. Nie dbam o to. Wiesz, co mówią? Kiedy rewolwerowiec spotyka się ze strzelbą, ginie. Czekaj. To prezent od ojca. Rewolwer jest jego, dzieciaku. A Winchester Mosesa. Co robisz? Nie twój interes. Nie nazywaj mnie dzieckiem. Możesz wrócić do obozu sam. Albo zastrzelę cię i przyciągnę. Martwego, dzieciaku. Dziękuję. Pilnuj się, nie lubią cię. Długo pracujecie z Lesterem? Uważaj na mnie. Też cię nie lubię. Wracaj do obozu. Mamy robotę. Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną i ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego ojca. Jan, rozdział 10, wers 27. Nikt nie może dwóm panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Mateusz, rozdział 6, wers 24. Nie chcemy kłopotów, jak wszyscy. Więc dajcie nam przejechać. Najpierw zapłaćcie za przejazd.
jak żywi. Nie wiesz, z kim zadzierasz. Doskonale to wiem. Nie damy się okraść. Właśnie to chciałem usłyszeć. Boli? Pamiętam, że przykładając ucho do ziemi, mogłeś poznać, czy wróg jest blisko, ilu ich jest, jaki rodzaj artylerii mają. Miałeś talent w zacieraniu śladów. W końcu chłopiec miał dość patrzenia, jak wciąż zdradza się ideały, za które on walczył. Na wojnie nie ma miejsca na godność. Co robiłeś w tamtym domu? Byłem głodny. Dali mi jeść. A te wszystkie lata? Gdzie byłeś? Wróciłem w góry z apaczami, z dala od wszystkich. Ożeniłem się z córką wodza. Co się stało? Znudziłeś się jej? Pięć dni po ślubie poszedłem polować, daleko od obozu. Kiedy wróciłem, wszystko było zniszczone. Starcy, kobiety, nawet dzieci, rozrzuceni po ziemi, poćwiartowani. Ewe pośród nich. Słyszeliśmy o tych rzeziach. A ty? Co robiłeś te wszystkie lata? Pieniądze. Mnóstwo. Co robicie? Śledzicie szefa? Nie podoba mi się to. Co? To wydaje się dziwne. Patrz. Rozmawiają na osobności i nagle pojawia się dzieciak. Gdzie on jest? Kradnie naszą broń i pieniądze. Bez żartów, Slim. Nie poszli z Nesbim, tylko po tę dziewczynę. A po co? Ssać sobie nawzajem? Szef coś ukrywa.
Elmer też tak myśli. Nie rozśmieszaj mnie. Wracamy do obozu. Powiedziałem do obozu. Ktoś się zbliża. Lester McCoy. Otoczyliśmy was. Tym razem ty i twoi pomagierzy przebraliście miarkę. Niech szeryf sam się tu pofatyguje. Mamy kawę. Nalać trochę? Koniec z żartami. Kończy mi się cierpliwość. Strzelaj, Travis. Ojcze. Spokojnie. Zajmij się chłopakiem. Zabiłeś zastępcę szeryfa i okazuje się, że to ojciec chłopaka. Twoja głowa jest teraz warta tyle, co moja. $500. Ty draniu. Za kilka tygodni będzie cię ścigał każdy łowca nagród. $500. Mógłbym cię zabić, a Slima i Elmera wysłać po nagrodę. Ale nie zrobię tego. Masz rację. Liczysz się jak dwóch moich ludzi. Jadę do Meksyku, a ty ze mną. Obierzemy najszybszą drogę. Zatrzesz za mną ślady. Nie rób takiej miny. Wiesz, że nie masz wyjścia.
Oni już się znali. Nie sądzę. Coś knują. A co takiego, bystrzaku? Nie wiem, ale nie trzeba być bystrym, żeby to widzieć. Co takiego? Rozmawiał kiedyś z wami na osobności? Martwiliśmy się. Musiałem gdzieś pojechać. Z nowym? Jak to? Też go nie ma.
Gdzie do diabła poszedł? Na ryby. Najlepsze są w górze rzeki. Nie będzie mnie kilka godzin. Dokąd jedziesz? Spędzić miło czas z kobietą. Zazdrościsz? Co wy do cholery knujecie? Idź i sam go spytaj. Nie bądź taki mądry. Nie zadrzesz więcej z tą rodziną. Wygiwałeś mnie przed laty. Drugi raz ci się nie uda. Gdzie to schowałeś? Będziesz się stawiał? Zabij mnie, a nie odnajdziesz pieniędzy. Masz sentyment do staruszka i jego wnuczki, co? Wiedz coś o nim. Kiedyś był wcielonym diabłem. Przy nim jesteśmy jak płotki. Ten szmal jest brudny, jak ja i ty. Chociaż zgrywasz bohatera. Mów, gdzie są, a dostaniesz część. Ja też chcę. Dole. Starzy z was przyjaciele. To nasza forsa. Zbyt długo cię znam. Nie podoba mi się to, co myślisz. A co myślę? Dobrze, dostaniesz dole. Chciałeś wszystko dla siebie. Jedną trzecią. Połowę. Chcę połowę. Dobrze. Brzmi uczciwie. Travis, coś ty zrobił. Zabił Slima. Łapcie go. Chcę go żywego.
Cholera. Jeśli mnie zabijesz, jak dostaniesz się z forsą do Meksyku? Nie wiedzieliście? Ile jeszcze sekretów kryjesz przed swoim gangiem? Zginiesz, sukinkocie. Nie wiedziałem, że to twój ojciec. Myślałem, że cię zabiję. Zamknij się. Mam go. Nie odważysz się. Nie zabiłeś mnie, kiedy miałeś szansę. Teraz też tego nie zrobisz. Mów sobie, że się zmieniłeś, ale wciąż jesteś żałosny. Ty już umarłeś. Zabawne. To samo mówiła twoja indiańska żona, zanim pokazała, że jednak nie jesteś wart dwóch moich ludzi.
Thank you.